W niewielkim gospodarstwie państwa Skibów w Cmolasie plantację malin uratowało m.in. nawadnianie. Jest bardzo sucho. Jak widać, maliny są dość niskie. Ratujemy jak możemy, jest nawodnienie i wozimy wodę beczkami, podlewamy. Owoców jest dużo mniej niż w poprzednim roku, są też mniejsze i to wszystkie uprawiane tu odmiany Polka, Polana i Polesie. No w tym roku niestety malina jest dużo mniejsza, dużo, dużo gorsza, bo, znaczy nie gorsza, smakowo nie jest gorsza, ale mniejsza. Dużo więcej trzeba zbierać na dany koszyczek, prawda? Dawniej to uzbieraliśmy koszyczek no dużo szybciej. Malina była większa, teraz ze względu na suszę niestety. Malina nie jest już tak ładna jak zeszłego roku. Dla zakładów przetwórczych maliny są w tym roku na wagę złota. Eksportujący mrożonki owocowe Cmolfrut z Cmolasu skupił ich aż o 70% mniej niż w ubiegłym roku. Skutkiem tak dużego niedoboru były podwyżki cen deficytowego towaru. Na początku sezonu zakład skupował je po 5,50 za kilogram. Teraz niemal dwukrotnie drożej, ale więcej też zapłacą mu odbiorcy z zachodu Europy. Polskie maliny z tego zakładu eksportowane są do Niemiec, Francji, Anglii i Skandynawii. Będzie miało wpływ i to jest drastyczny wzrost cen dla naszych odbiorców również, ale mimo wszystko no, muszę się pogodzić z tym, że takie są uwarunkowania rynkowe. Nie zabraknie natomiast eksportowanych z Podkarpacia truskawek i wiśni. Zaowocowały, zanim region nawiedziła niespotykana dotąd susza. Zakład skupował owoce również na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem. Z południowo-wschodniej Polski na zachód Europy wyjedzie stąd w sumie 2,5 tysiąca ton mrożonych owoców. Niewielka część trafi na rynek krajowy.